zespół pieśni i tańca Kozianie, który jest taką folklorystyczną wizytówką KUS. Ich tradycje sięgają roku 1984, wtedy pojawiła się inicjatywa założenia właśnie takiego podobnego zespołu pieśni i tańca. Chodziło o to, żeby zachęcić młodzież do propagowania swojego regionu na większą skalę. Zespół rozpoczął działalność na wniosek koła gospodyń wiejskich, który został poparty przez ówczesnego naczelnika gminy Kozy i zespół przyjął nazwę Gronie. Kolejna zmiana nastąpiła w roku 1986. Wtedy to choreografem została Krystyna Mirocha i zaangażowała młode talenty. Naprawdę młode, bo wybrała ich spośród uczniów szkoły podstawowej. W tamtym roku patronat nad zespołem przyjął Urząd Gminy w Kozach i zmienił nazwę z Gronie na Kozianie. Później zakupiono stroje krakowskie, dalej góralskie. Od początku istnienia formacja brała udział w lokalnych imprezach, ale nie tylko lokalnych, bo byli także zaproszeni na Tydzień Kultury Beskidzkiej i występowali na estradzie w Krakowie i w Makowie Podhalańskim. I to nie pomyłka, bo oni dokładnie pamiętają, że TKB w pewnym okresie odbywało się także w Krakowie. Zespół istniał do 1999 roku, no a potem nastąpiła przerwa. Przyszedł rok 2009, kolejna inicjatywa byłego członka zespołu Krzysztofa Sporysza. To była inicjatywa reaktywacji zespołu pieśni i tańca Kozianie. Na próbach akompaniował znany wielu z Państwa Stanisław Wróbel, choreografem. Do dnia dzisiejszego jest pani Krystyna Mirocha. Do zespołu należą byli członkowie zespołu, a także ich dorosłe już dzieci. Mnóstwo występów w kraju i za granicą, a teraz kierownikiem zespołu jest Jerzy Jurzak, zastępcą Tomasza.